Namaste, moi drodzy. Chcę się wspominać i witam w kolejnym vlogu. Wybaczcie, moi drodzy, że wczoraj nie było vloga ani żadnego filmu, ale co jakiś czas mam tak, że bolą mnie nowi wybiografii i po prostu ani siedzieć, ani leżeć. I to niestety byłoby, no może nie widać, ale czuć w nawianiu, że nie czuję się tak jak powinienem się czuć i no i po prostu nic nie nagrywałem. Żebym nie zapomniał, na początek mam dla was, pytanie jedno, a mianowicie, czy ktoś z was wie, czy, znaczy jak zbierać film z Twitcha, by przesłał nam się na YouTube'a, bo ja pojęcia zielonego nie mam, a chciałbym wrzucać filmy z archiwum właśnie na YouTube, a nie mam pojęcia, jak to robić, że sobie pytam was. Wiem, że mam od tego internet, mógłbym spytać, ale od czego jesteście tak? Jednocześnie cieszy mnie spory wzrost oglądalności moich vlogów. Myślę, że to kwestia tego małego ustrojstwa, przez które po prostu mi lepiej słychać. No i może tego, że nauczyłem się dopasowywać poziomy dźwięku. Przed ostatnim vlogiem ktoś pytał o hejterów. Do listy trzech osób doszła przedwczoraj czwarta osoba. Pod vlogiem numer chyba 66 ktoś napisał, że jestem żywia tym i mogę liczyć tylko na liczbę ludzi, którzy to w ogóle włączą i zasubskrybują. Nie napisał nic obraźliwego, ale po prostu dałem bana. Nikt nie będzie mnie nazywał żebrakiem, ja przecież on nic nie żebrze. W żadnym moim filmie nie żebrałem o subskrypcję. Czy o co powie? Proszeniem o lajki wcześniej z żebraniem. Tłumaczyłem wam, że danie mapki wybuje po prostu sprawia, że film jest wyżej w wynikach wyszukiwania. I tyle. A co do bana? Dałem go dlatego, że wiem, iż po prostu zostałby przez was zjechany i zmieszany z błotem, a tak, że po prostu nikomu już nic nie zrobi. Dzisiaj dostaliście drapem samba, ale po liczbie wyświetleń widzę, że nie jesteście zainteresowani zbyt, no więc sobie odpuszczę. Powiem szczerze, nabywałem go z pasji, tej pasji przez drapa, nie tej przez S, tylko właśnie tej przez drapa, hajs ze filmów i tak dalej. Zresztą wiecie, że u mnie lewów praktycznie nie ma. I tyle. Co jeszcze? Za godzinę pod momentem, znaczy o 19 miałem robić live'a, ale oj sobie, chyba by miło ważne. Spróbujemy nabrać z Ermim jeden materiał dla was. Próbowaliśmy w niedzielę? Chyba w niedzielę, ale coś tam po prostu nie idzie. Dobra.
W sumie tyle. Frutki bo frutki, ale wrob. Nie obiecuję, że one będą codziennie, ale prawie codziennie. Jakby nie było. Nazwa zobowiązuje. Nie? Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Hej.